Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja i tata. Dzień dobry. Witamy w naszej kuchni. O, dzisiaj zaczynamy mega grubą serię. A seria się nazywa Life Hacking z TikToka. Ja i tata wjeżdżamy na grubo, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam nadzieję, że wam się spodoba, więc zostawcie elegancką łapeczkę. Napiszcie pomysł w komentarzu na następnego lifehacka. A my dzisiaj lecimy na grubo. Będą to lifehacki z deserami. Zaczynamy z owocami. Ojciec już pokazał, że te cukier rozsypałem. No tak, no rozsypałem cukier, bo tak miało być może, co? A ludzie pomyślą, że kokaina. Kokaina. Na ekranie macie właśnie już pokazany pierwszy lifehack, ja już to ojcu pokażę. Cukier ogólnie rozpuszczamy w garnku z wodą, więc już możesz elegancko włączyć, się woda gotuje. Daliśmy tutaj pół szklanki cukru i daliśmy około 300 ml wody. I ogólnie to tak, jak widzicie na ekranie, ubijamy to, co ja mówię, ubijamy. Bierzemy to, na szaszłyka nabijamy, woda się gotuje do gotowanej wody, wsypujemy, zobaczymy, czy to w ogóle lifehack zadziała oczywiście. Do gotowanej wody kręcimy, tak jak jest na lifehacku, na filmie, owoc, jest tu cytryna i pomarańcz mamy elegancko. Odstawiamy to na później i oczywiście posmakujemy i polecimy się z następnym lifehackiem, który będzie oczywiście na spokojnie później. Myślę, że taka seria będzie fajna. Tata i syn, lifehacki z TikToka. Jak wiecie, nagrywam TikToki, więc na ekranie wam się pokaże mój TikTok. SadoTV 30, zapraszam wszystkich. Fajne. Plasterki? No, plasterki. Próbę? No, tak może być. Tak? No, no, bo to będzie zrobimy sobie po dwa. Dla ciebie i dla mnie. Zobaczymy, jak to będzie smakować, czy tak jak na lifehacku. Będzie się to bardzo fajnie prezentować. O, właśnie już się woda wrze powoli. Cukier wsypujemy. Cukier zaraz wsypujemy. Było więcej. I pomarańcz. Dobra, mamy szaszłyki. Dobra, kładziemy. Bez obkręcania, tak. O, jeszcze to tam trochę ulepszył. Pyk. I... pyk. Dobra, wyjęliśmy. Konsumpcja. Tata smakuje, uwaga. Jest konsumpcja. Krojenie. Proszę ocenić. Jak smakuje? Powiem ci, że cytryna w ogóle nie jest kwaśna z cukrem, fajna. Tak? Mhm, super. Przecież widzisz, że się nie kwaszę. No, zobaczcie, czyli działa lifehack. Taki słodkawa, taki... Pychowy. Ojciec dzisiaj kolację ma. Schabowy. Czyli działa lifehack. Dobra, to się cieszymy. Tata wcina jak swoje. Lecimy. Cytryna, ci powiem. Czyli ten lifehack działa. Bang! Drugi lifehack. Więc tak jak widzicie na filmiku. Leptostowy. Już tak widzicie, tacie teraz mogę pokazać. Parówki na pół. Na pół. Patrzcie, jaka precyzja. Zobaczymy, czy ten lifehack zadziała. Na to jeszcze ser kawałek. O tak. I ser teraz masz po lewej. Pokryj go proszę. Cyk. No i to na kół. Mało sera? No jak? To nie jest danie dla takich jak ty dużych. Cyk. I to stałego. Cyk. 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 O. Czusy jest. I teraz elegancko. Pyk, pyk. Zobaczcie, jaka precyzja. Widać, że w piekarni pracował. Z jajkiem obtoczyć. Bok, jeden róg. Jeden róg, jajka. Widelec. Pyk. I teraz tak, obtoczyć jeden bok, tak jak było. Jeden bok, o, cyk. Elegancko. Mało. Mało. Ja tu się znam, ile jest za mało. Zobaczcie, prawdziwy kucharz z wydarzeń. Cyk. Dobrze. Ale to mam cię razem z parówką, to jest za długie, jeszcze troszeczkę. No, łamie się chleb. Ale masz obtoczyć jeszcze ten w środku. Dobra, za mały chleb. Pyk, pyk. Więcej. By to się skleiło. Tak to trzeba robić. I tu. No tak, i drugi, identycznie.
Poczekaj, tu nie było. No tak. Nie, dobrze jest, zobacz, zobacz, dobrze wyszło. No ale drugą parówkę, bo musisz ser zasłonić, bo to się stopiło. Nie, ser się nie zasłania, nie. Tu nie ma. No jak nie, no zobacz. Takie lifehacki z ojcem, to są lifehacki, patrz. Finezja. Dziś o co chodzi? Żeby to całe było plastyczne, trzeba namoczyć, o. Teraz to wyjdzie. Ale jeszcze nie rozwałkowałeś. No. A dobra. No ale jak nie rozwałkujesz, to się to nie zrobi, pęka ci. Widzisz? Ja z ciebie to nawet lifehack nie będzie. I trzecia kroma. Daj ścierkę. Trzecia kroma walona, zobaczcie. Wiadomo, ale chociaż wiadomo, że to nie jest sztuczne, że pierwszy raz to robimy ścierka. No i dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i nakręcaj parówką. Parówkę. O! Elegancko. I obtoczyć to proszę w jajku i do tego w chińskim. Talerz jest za wąski, miał być szerszy talerz. Ale na pierwszy raz próbujemy, zobaczymy czy to będzie takie pyszne jak wygląda. Oj, tu się już rozwala. Dawaj wokół. Dobra. To jest tak jak z moimi włosami, jedno co mi w życiu wyszło to włosy. A jest to samo z tym daniem. Dobra. No, więc tak to wygląda. A teraz wpada na patelnię. Muszę tutaj odsunąć. O, przykryjemy. Wykonanie nie jest apetyczne, ale liczy się ostateczny finał. No. Tego dania. Mi się wydaje, że za mało oleju. Dobrze, jeszcze nie daje dużo. No, trochę, bo może się przypalić. Mamy finał, uwaga! Finał, gotowy, brązowe. Ja zobaczę ten ser, czy się rozpuści. Uwaga, czy ser się rozpuści? Zobacz jaki ser. O! Wyszło. Smakujemy. Dobre? Dobra, czy macaronem. Tata jak się cieszy, tata lubi takie smakołyki, to jednak działa, więc następny lifehack udany. O, ser się ciągnie. Jednak wszystko działa, zobaczcie jak elegancko ser wygląda. Lecimy z następnym lifehackiem. Polecam. Dobra, lecimy z trzecim lifehackiem, który widzicie na ekranie. Cukierki mamy. Rozsypujemy po patelni. Dobra, cyk. I do tego wjeżdża popcorn. Czekaj, bo za chwilę będą jaja. Teraz będzie strzelać. Więc zaraz się, no już jest wszystko. I zamykamy klapką. Czekaj. Dobra. I uwaga, oglądamy. Czy wyjdzie smakowy popcorn? Tak jak często w Biedronce i w innych supermarketach jest. O, zaczyna strzelać. Ale daje. Ale jakieś kolory. O, jakieś kolory tam wychodzą, ale nie takie co powinieneś na filmie. Za długo, bo się spali. No dobra, to wyłączamy. Więc raczej. Ej, czuć smakowy. Wydaje mi się, że zrobiliśmy w tym jeszcze złego. Tym zrobiliśmy złego, że chyba nie poczekaliśmy do końca, żeby się nagrzał i wtedy olej dać. Więc słuchajcie, niestety ten lek nam albo nie udał się, albo nie działa. Więc sypujemy to teraz w tym momencie do miseczki. Ale czuć słodkie, nie? Słuchajcie moi mili, tak właśnie kończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dwa lifehacki polecamy, trzeci nie do końca tata smakował, ja też smakowałem trochę chemii czuć w tych skittersach, może źle zrobiliśmy, był rozgrzany olej. Nie polecamy. Wyrzuciliśmy to do świetnika, nie chcieliśmy tego nagrywać, bo może być z tym problem później. Ale to polecamy. Parówki z serem tata tutaj wcina,
już mówi, dawaj nagrywa, bo się mogę doczekać. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobał nasz odcinek z tatą. Jeśli wam chcecie takich więcej, taką serię chcemy zrobić specjalnie dla was, napiszcie w komentarzu pomysł na lifehacka następnego. Zostawcie łapeczkę w górę, 100 łapeczek i wrzucamy następny lifehack. Mam nadzieję, że przyjmiecie to, nasze starania. Eksperymentujcie. Coś się wybierze zawsze. Zawsze się coś wybierze, mam nadzieję, że weźmiecie to do siebie, że się mega postaramy. Ale to na imprezę sylwestrową polecam. O, impreza sylwestrowa. I przypominam, zostawiam subskrypcji na kanale, więc my się żegnamy. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I do następnego. Piątka.